Dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam prośbę, proszę dać znać, czy mnie widać i słychać. Mam nadzieję, że jest OK. Dzień dobry. Witam Poznań. Ja witam z Warszawy. Z Warszawy po burzy. Z Warszawy burzowej, ale nie burzliwej. Witam też Łódź. Cieszę się, że Państwo jesteście. Witamy całą Polskę. Ja przedstawię się, nazywam się Marlena Chlebowicz. Należę do zespołu cyfrowego dialogu, a poza tym jestem trenerką i edukatorką kompetencji cyfrowych. Prowadzę zajęcia i z dzieciakami, i ze studentami, i z osobami starszymi. I bardzo lubię aplikacje do nauki programowania, dlatego też dzisiaj taki temat. Jest to kolejne webinarium, już zbliżamy się do końca roku szkolnego i zostają właściwie już ostatnie spotkania Zaprogramuj Przyszłość, więc mam nadzieję, że dzisiaj spędzimy miło czas. I co? Powoli będziemy zaczynać. Jako wprowadzenie do tematu dodam, że dzisiaj będziemy testować głównie aplikacje mobilne. Być może nie tylko, ale myślę, że na nich się skupimy. Potrzebne Wam będą telefony lub tablety, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze takiego nie ma w zasięgu, to warto go sobie przygotować. Tak. Oprócz tego, dzisiaj nie będzie nam nic potrzebne, ale dlaczego ten temat może być fajny i taki perspektywiczny? Otóż wiadomo, że nie zawsze mamy możliwość korzystania ze smartfonów i tabletów podczas lekcji, ponieważ dzieciaki nie mają ze sobą sprzętu, ale jeszcze rzucę taki pomysł, jak można temu problemowi zaradzić. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ale my jako nauczyciele możemy na przykład udostępniać ekran swojego telefonu na tablicy multimedialnej lub po prostu na projektorze i na przykład angażować klasę w gry, które wyświetlamy na swoich telefonach. Więc jeżeli jest tylko jeden telefon, na przykład w klasie i jest to telefon nasz, no to tablica multimedialna ratuje sprawę, bo jeszcze dzięki niej możemy w ogóle nawigować po telefonie. I do tego celu, żeby mieć ekran smartfona na tablicy, może być wykorzystywana funkcja screen view. Może w niektórych klasach są smart TV, wtedy ta opcja screen view się bardzo przydaje, bo wystarczy kilka kliknięć, ja to jeszcze pokażę, w jaki sposób to udostępnić. I ekran naszego smartfona pokazuje się na dużym projektorze. Są też aplikacje do streamingu. Ja sprawdzę sobie nazwę tej aplikacji, którą mogę Wam polecić. Aplikacja do takiego streamingu, jeżeli urządzenie nie ma wbudowanej opcji, napiszę Wam na czacie, to jest CleanStream. Ale jest taka opcja Screen View, ona jest na przykład wbudowana na pewno w Androida. I w ogóle dzisiejsze spotkanie troszeczkę będzie uprzywilejowane dla osób, które są i mają telefon z Androidem, ponieważ ja też z takich urządzeń korzystam, ale pomyślałam też o osób z iPhone'ami, więc nie martwcie się Państwo, urządzenia z iOS-em też się przydadzą i będziemy je wykorzystywać. Wcześniej wspomniałam o tym, że no, czasami zdarza się tak, że tylko my w klasie mamy urządzenie i zdaję sobie doskonale z tego sprawę, Państwo zresztą także, że nie we wszystkich szkołach jest pozwolenie na wnoszenie przez dzieci sprzętu do szkół. I ja całkowicie rozumiem takie regulaminy szkolne i tak dalej. W niektórych szkołach prawo jest bardziej liberalne pod tym względem, ale chciałabym Państwa może zainspirować, być może już Państwo o tym słyszeliście, o ruchu BYOD. Jest to skrót z angielskiego, jest to akronim Bring Your Own Device, czyli
Przynieś swój własny sprzęt. Zabierz ze sobą swój własny sprzęt. Często jest tak, że dzieciaki, pomimo tego, że jest na przykład taki zakaz, tak, wnoszenia sprzętów do szkół, i tak w plecakach mają telefony i na przykład na przerwach z nich korzystają. Ja zachęcam do tego, żeby znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy zakazami a taką otwartością na nowe technologie, bo jeżeli wiemy, że towarzyszą one dzieciom codziennie, myślę, że możemy zrobić z nich pożytek i na przykład wykorzystać je podczas lekcji. Ale to jakby należy do Was, ta decyzja, jeżeli macie zasady ustalone z klasą i na przykład korzystacie z telefonów na zajęciach, ale tylko na określonych zasadach, na przykład sprawdzając informacje w internecie czy korzystając z jakiejś aplikacji, to mega super. Jeżeli Państwo jeszcze tego nie robiliście, to może po dzisiejszym webinarze pomyślicie, że warto polecać aplikacje dzieciom, czy korzystać też z nich na zajęciach. Aplikacje, które dzisiaj poznamy, mają kilka takich cech wspólnych. Otóż są to aplikacje pomyślane dla dzieci w tak średnim wieku, dla klas wczesnoszkolnych. Oczywiście będą też aplikacje dla trochę młodszych dzieci i dla starszych. Ale to, jakie kryterium obrałam, to, żeby dzieciaki nie musiały koniecznie biegle czytać i pisać, tylko żeby korzystać z bloczków zamiast kodu, zamiast pisania kodu, czyli zamiast wpisywania takiego stricte programowania, my będziemy korzystać z bloczków. I to, co widzimy po prawej stronie ekranu, czyli taki screen ze Scratcha Juniora. Dodałam go tylko teraz. My się dzisiaj Scratchem Juniorem już nie będziemy zajmować, ponieważ wierzę, że Państwo znacie go doskonale i jest Wam bliski i go wykorzystujecie, ale te aplikacje, które pokażę, będą miały coś wspólnego, bo da się w nich znaleźć taki wspólny mianownik. Zresztą pod koniec zrobimy sobie taki konkurs na najlepszą aplikację, którą będziemy polecać. Bardzo dużo aplikacji będzie polegało na tym, że postaci będą musiały znaleźć drogę do celu i będą to labirynty, ale pomimo tego każda aplikacja ma coś w sobie. Tak samo jak ktoś może mieć ulubione zwierzątko i jedni są fanami kota, a inni będą fanami pingwina. Fajnie jest, jeżeli te aplikacje będą wkomponowywać się w zainteresowania dzieci lub w jakąś tematykę, którą lubią. Dlatego też dużo propozycji, żeby można było znaleźć coś tak skrojonego pod potrzeby naszych dzieciaków. Ale dzisiaj będą też nie tylko aplikacje dla dzieci, ponieważ może znajdziemy coś dla nas, jako dorośli, będziemy mogli zainstalować sobie aplikacje i potraktować to po prostu jako takie łamigłówki na wolną chwilę. Pomimo tego, że przy tych aplikacjach nie trzeba czytać, ale część wykorzystuje też naukę języka. Nie bądźmy przerażeni na przykład komendami w języku angielskim czy komentarzami, bo uważam, że jest to też świetna okazja do tego, żeby sobie ten język podszkolić i nauczyć się prostych komend programistycznych po angielsku, ale niektóre aplikacje będą też przetłumaczone. No i taki główny cel to jest rozwój logicznego myślenia, no i nauka programowania i wszystko, co się z tym wiąże, więc totalny miks. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przechodzimy powoli do części głównej i wyświetlam Państwu spis aplikacji, które dzisiaj zaprezentuję. Oprócz Scratcha Juniora, Scratch Junior jest to aplikacja, którą znamy, ale ten screen pochodzi z mojego telefonu. Ja mam taki specjalny folder do programowania, nazywa się Programowanie i tam są wszystkie te aplikacje. Mam pytanie, czy którąś aplikację Państwo już znacie? Dajcie znać na czacie, czy którąś oprócz Scratcha Juniora, bo Scratch odpada. Coś oprócz Scratcha.
PixBlocks, Bit by Bit, Lightbot, Connect the Dots. Lightbot, CodeMonkey. Okej, cieszę się, że Państwo je znacie. Nie pozostaje mi nic innego, jak może spróbować Państwa jeszcze bardziej zachęcić do ich wykorzystywania. Może odnajdziemy dzisiaj inne funkcje, możemy wymieniać się też doświadczeniami. Jeżeli widzicie Państwo jakieś fajne zastosowanie dla danej aplikacji, to śmiało dawajcie znać. Ja przygotowuję się już do tego, aby udostępnić ekran swojego telefonu. Państwo też możecie przygotować sobie urządzenia. Dobra, to od razu taka zapowiedź, że przy każdej aplikacji postaramy się razem z Olą, która jest na czacie, wrzucać Wam linki do pobierania tych aplikacji, ale najprościej będzie, jeżeli będziecie robić to Państwo z poziomu urządzenia, czyli osoby, które mają urządzenie z Androidem, wchodzą w sklep Play i pobierają daną aplikację, osoby z iOS-em wchodzą w App Store i też wyszukują aplikację, my będziemy dawać znać, czy aplikacja jest na oba systemy, czy jest na przykład tylko na jeden. Nie wszystkie aplikacje, na przykład Bit by Bit, niestety są w danym momencie do pobrania i to jest tak, że te aplikacje się czasami pojawiają, czasami znikają, ale w jakiejś przestrzeni czasowej się nagle znowu pojawiają do pobrania, więc ja dzisiaj pokażę Bit by Bit, ponieważ uważam, że jest to super aplikacja i być może traficie Państwo na taką szansę, żeby ją pobrać, ale na przykład pobierałam aplikację 2 tygodnie temu, czyli właściwie niedawno, a dzisiaj próbowałam ją znaleźć w sklepie Play i już jej nie było, więc nie bądźcie Państwo sfrustrowani, ja będę mówić, których aplikacji może ewentualnie nie być. Moja propozycja jest taka, żebyście Państwo ściągali sobie na bieżąco te aplikacje, ich instalacja nie zajmuje długo. Po dzisiejszym spotkaniu od razu możecie Państwo usiąść i totalnie pozbyć się tego, co się Wam nie podoba, czego wiecie, że nie będziecie używać, a to, co jest fajne, zostanie z Wami i być może kiedyś będziecie to wykorzystywać. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, ja mam telefon z Androidem, więc mogę podpowiadać, jak to jest w sklepie Play. Dobra, to ja jeszcze opowiem, jak wybrałam aplikację. Otóż zrobiłam sobie taki duży research, ściągnęłam bardzo dużo aplikacji, myślę, że około 30. Wszystkie, które zawierały słowa kluczowe z kodowaniem, programowaniem. No i wszystkie właściwie próbowałam przetestować i usuwałam te, które się nie nadają. I na podstawie tego zostało top 10, czyli 10 najlepszych aplikacji moim zdaniem. Dobra, potrzebuję chwili, drodzy Państwo, żeby udostępnić ekran swojego telefonu, więc możemy się już nastrajać. Udostępniam sobie ekran. Potrzebuję jeszcze chwili, chyba są jakieś problemy techniczne, ale mam nadzieję, że dam radę. Pierwsza aplikacja, którą będziemy testować, to CodeMonkey Junior. Jeżeli Olu możesz wrzucić na czat linki do pobrania, to będę bardzo wdzięczna. Możemy sobie w międzyczasie ją pobierać. Thank you.
cały czas próbuję to udostępnić. Wiecie Państwo, jak to jest? Jak nie ma potrzeby, to wszystko działa, a nagle złośliwość rzeczy martwych, i kiedy wpada się na wizję, to nagle telefon na przykład odmawia posłuszeństwa. Ale zaraz sobie poradzimy. Dobra, już jestem coraz bliżej celu. Dobra, chyba się udało. Mam nadzieję, że widzicie Państwo mój ekran mojego telefonu. Jest 19:16. Jest, ale super. Dobra, świetnie. Możemy zaczynać. Czy jest potrzeba, żebym pokazywała, w jaki sposób instaluje się na przykład aplikację w sklepie Play, czy zakładamy, że to Państwo wiecie? Jeśli ktoś potrzebuje, to proszę powiedzieć, że. Dobra, widzę, że nie. Poczekam jeszcze chwilę. No dobra, to super. To przechodzimy do pierwszej aplikacji. Państwo możecie ją sobie ściągnąć. Tak jak wcześniej wspominałam, i w sumie polecam to rozwiązanie. To jest mój prywatny telefon, który ja też wykorzystuję na zajęciach. Ja mam założony folder ze wszystkimi aplikacjami, w którym mam te dedykowane na przykład do programowania. Fajny sposób, żeby te aplikacje nie migały wszystkie w menu. Pierwsza aplikacja to Code Monkey. Dobra. Ok. Code Monkey jest to aplikacja adresowana dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, ale można ją traktować też jako propozycję dla starszych, ponieważ w bardzo fajny sposób tłumaczy, na czym polegają sekwencje, czyli kolejne kroki do osiągnięcia celu. Tak jak widzicie, są zaawansowane sekwencje, czyli trochę coś trudniejszego. Są pętle i zaawansowane pętle, więc ta aplikacja może być takim totalnym startem dla najmłodszych dzieci. Ja na swoim urządzeniu przeszłam już przez wiele poziomów i. Chyba coś zniknęło na chwilkę. O, już jest. Przez wiele poziomów, więc ja mam odblokowane jakby wszystkie, po to, żeby pokazać Państwu na przykład zadanie najprostsze i najtrudniejsze. Dobra, zaczynamy od sekwencji, czyli od najprostszego poziomu. Zaczynam totalnie od początku. Naszym zadaniem jest wskazać drogę dla małpki, po to, żeby złapała skarb, czy też banany. No i mamy migającą łapkę, która podpowiada nam, że trzeba przesunąć bloczek do poziomu kodu. Klikam play i małpka doszła do celu. Zdobyłam 3 gwiazdki, ponieważ tutaj trudno bardzo było popełnić błąd. Dobra, kolejny level. Tutaj już pokazuje się banan, czyli coś, co po drodze musimy złapać, ale nie zawsze jest tak, że ta droga jest totalnie liniowa. I na przykład na dowód tego przejdę do ostatniego poziomu i widzimy, że tutaj zaczynają się już schodki, więc oprócz komend lewo-prawo, które tutaj są bardzo wzmacniane, mamy też podskok i dojście do celu. Dobra, spróbuję stworzyć kod. Państwo też możecie wypełniać sobie kolejne poziomy, jeśli chcecie. A jeżeli macie ochotę, to po prostu możecie oglądać.
Mam nadzieję, że nie będę popełniać za dużo błędów, chociaż będę robić też to celowo, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób aplikacja reaguje, gdy na przykład w kodzie jest błąd. Dobra, udało mi się zdobyć wszystkie gwiazdki. Tak jak mówię, ja przeskakuję, ponieważ mam odblokowane poziomy. Przejdźmy sobie do najtrudniejszych rzeczy, bo może to najbardziej nas interesuje w kontekście edukacji wczesnoszkolnej. Tutaj może włączę ten poziom. Tutaj pojawia się bloczek tej pomarańczowej pętli i jeżeli ja ją włożę do kodu, to ona będzie nam coś powtarzać, chociaż tutaj nie jesteśmy w stanie określić ile razy i będziemy wkładać bloczki do środka. Dobra, spróbuję to wykonać, czyli najpierw do góry, później w prawo. Później do góry w prawo. Już widzę, że popełniłam błąd. Ale dobra, zobaczmy, co się stanie, gdy celowo zrobią niepoprawne rozwiązanie. OK. Skasowało mi. Jeszcze raz. Góra w prawo. Góra w prawo. Czyli będę gdzieś mniej więcej na tym poziomie. Później muszę iść w prawo. I cały czas schodzić schodkami w dół. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. O nie, nie złapałam jednego banana. W ogóle bardzo trudno jest mówić i robić kolejne poziomy, więc wybaczcie mi Państwo, jeżeli czasami się trochę zagubię. Tak, trochę takie kodawle z małpką. To był przedostatni poziom, tak wygląda najtrudniejszy poziom w grze, więc widzimy, że najpierw trzeba się cofnąć po banana, a później dojść do skrzynki. Ja w międzyczasie to zrobię i wspomnę o tym, że Code Monkey cieszy się w sumie popularnością, ponieważ jest to taka platforma, która oferuje szereg kursów do nauki programowania, z tym, że możecie Państwo wejść sobie na stronę www.codemonkey, ale tam kursy są płatne. Jakby one są profesjonalne i część osób decyduje się na ich wykupienie. Ta aplikacja, którą Wam pokazuję, jest jedyną od tych twórców, która jest dostępna na darmowych zasadach. Więc niestety, ale dla starszych uczniów nie znajdziemy trudniejszego odpowiednika. OK, udało mi się, chociaż widzicie, że pojawia mi się napis, abym spróbowała krótszego kodu, bo ja zrobiłam to w bardzo taki prosty sposób, czyli dałam szereg sekwencji, a mogłam tutaj wykorzystać pętlę, ale to pokazuje, że też można to zrobić jakby trochę na okrętkę. I to też jest w porządku, tak? Bo na początku uczymy dzieci, aby budowały długi kod, a dopiero później szukają w nim jakiejś powtarzalności. To, co jest, myślę, fajne w tej aplikacji, to, że gra jest kolorowa, jest w sumie intuicyjna, no i bardzo koncentruje się na pojęciu lewo w prawo, więc jest to gra najprostsza z możliwych, no i pokazuje, jak działają pętle. Więc jeżeli potrzebujecie Państwo, żeby utrwalić te wiadomości, to Code Monkey się tutaj sprawdzi. I właściwie to jest tyle z tej aplikacji. Tak jak mówię, jeżeli jesteście zainteresowani kursami dla starszych, to można wejść na stronę internetową. OK, to przechodzimy do kolejnej aplikacji i będzie to aplikacja BeBot, ta, przy której tutaj teraz macham palcem. Dobra, wchodzę w BeBota. Widziałam, że na czacie ktoś mówił, że używa tej aplikacji i właśnie, Ola teraz wrzuciła linki na czat
I tutaj jest ciekawa sytuacja, ponieważ ja pobrałam tę aplikację 2 tygodnie temu na Androida, a dziś znalazłam informację na stronie, że jest dostępna tylko na iOS-a, więc osoby z iPhone'ami mogą ją pobrać. Osoby z Androidem, jeśli mają, to fajnie mogą ją sobie włączyć i odświeżyć, ale liczymy na to, że ona jeszcze wróci do sklepu Play. Bebot jest to aplikacja, która została przygotowana dla robota o tej samej nazwie, który uczy programowania. Jest to taka zabawka robot, ale aplikację można wykorzystywać bez sprzętu. Nie ma w niej bardzo dużo zadań, ale jest w sumie oryginalna jak na swoją formułę. I zaraz opowiem, o co w niej chodzi. Dobra, kliknę sobie How to Play. Naszym zadaniem będzie wciśnięcie sekwencji na tych przyciskach, które widzimy. I to są takie same przyciski, jak byłyby na tym robocie, dla którego jest stworzona, ale tutaj nie będziemy widzieć, jakie kroki klikamy, tylko trzeba będzie to zapamiętać. Czyli wszystko się dzieje jakby w naszej głowie, żeby było prościej i jeżeli ktoś tego potrzebuje, a myślę, że dzieciaki nie zawsze radzą sobie z tym, żeby taką bardzo, bardzo długą drogę w pamięci zrozumieć, można wziąć kartkę i długopis i rysować sobie, jakie kroki trzeba zrobić po kolei. Więc zaczynamy. Mamy 4 przyciski, lewo, prawo, góra, dół. Mamy X, czyli wyczyść instrukcję i pauzę, która stopuje naszego robota na ekranie. To, co jest istotne, to jeżeli na przykład wciśniemy jakiś kod, klikniemy play i zechcemy wprowadzić do niego poprawki, to tak jakby te kody się skleją. To nie jest tak, że zostanie wyczyszczona pamięć. Jeżeli my nie klikniemy na X, to ten program później odtworzy te 2 sekwencje. Dobra, instrukcja przeczytana, myślę, że jest to proste. W tej wersji na razie mamy do wyboru 2 tematy. Jest to ogród i tematyka egipska. W ogrodzie są zadania prostsze. Dobra, ja mogę w sumie mówić i to jest na tyle proste, że uda nam się to zrobić. Otóż klikamy sobie na sekwencję, czyli wiem, że mój robot musi jechać do przodu, a następnie wystartować, żeby dotrzeć do kwiatka, czyli do celu. No i te zadania na początku są naprawdę proste. Ale pomagają też ćwiczyć pamięć. Ja robię to bardzo szybko, ponieważ myślę, że tutaj na razie. A widzicie, zgubiłam się. Dobra. Zobaczę, co z tego wyniknie. Ok, wykorzystajmy tę okazję do uczenia się czegoś nowego. I ja teraz zechcę wystartować z tego etapu, gdzie jestem, więc kliknę na krzyżyk, no bo nie udało mi się dotrzeć do celu. Wyczyszczę kod. I teraz startuję z tej pozycji, czyli jestem już w połowie drogi i teraz wiem, że muszę obrócić się w prawo, a następnie iść 2 kroki do przodu, żeby dotrzeć do celu. Więc widzicie, jeżeli na przykład dzieciaki potrzebują takiego przystanku pośrodku drogi, to można to zrobić. I zaraz pokażę Wam trudniejsze poziomy. Dobra, świetnie. Myślę, że tutaj już nie ma sensu tego rozwiązywać, ale przy okazji w ogóle takich aplikacji można dzieciakom pokazywać przy labiryntach, że nie zawsze jest jedna droga do osiągnięcia celu. Tak jak w programowaniu można napisać różne kody i osiągnąć pożądany efekt, tak samo w labiryncie. Czasami nieważne, czy pójdziemy drogą w lewo czy w prawo, to i tak możemy
wykonać misję. Dobra, i teraz pokażę Państwu już tylko, jak wyglądają te trudniejsze poziomy. I tutaj widać, że jest labirynt już z przeszkodami i według mnie można to zrobić albo właśnie z pomocą kartki i zapisać sobie na niej, że muszę najpierw obrócić się w lewo, później prosto, później obrócić się w prawo, później dwa razy prosto i tak dalej. Albo można po prostu robić te przystanki po drodze, ponieważ trudno jest się zorientować, chyba że właśnie ktoś jest, że dzieciaki, niektóre dzieciaki mają tak, że od razu po prostu widzą drogę, no to mogą z tym działać. I mi w ogóle ta aplikacja kojarzy się z robotem Dog. Nie wiem, czy Państwo kiedyś korzystaliście, jest to taka zabawka edukacyjna, ale on też działa na takiej zasadzie, że wciskamy w niego sekwencję i on idzie odpowiednią drogą. Dobra, celowo przyspieszam przy tych prostych aplikacjach, żeby skoncentrować się na czymś, gdzie jest więcej zasobów. Tutaj są, tak jak mówiłam, tylko dwa światy, ale myślę, że jest to fajna propozycja na przykład dla dzieci w wieku przedszkolnym, żeby ćwiczyły sobie pamięć i też orientowały się na różne strony świata. Kolejna aplikacja, i tutaj już uważam, że ona ma potencjał i jest to jedna z lepszych aplikacji, i nazywa się Algorithm City, czyli miasto algorytmów. I ona ma wikońce takiego pingwinka. Ja nie pokazuję też Wam aplikacji od najprostszej do najtrudniejszej, chociaż zaczęłam od tych prostych, ale Algorithm City, zaraz zresztą zobaczymy, że ma różne poziomy zaawansowania. Dobra, Algorithm City, patrzę sobie z boku tutaj na czat, jest dostępny i na Androida. Tak, tylko na Androida akurat ta aplikacja. Okej, tutaj poruszamy się postacią, kodujemy drogę dla zwierzaków i my możemy, od razu pokażę Wam, gdy kliknę na ten koszyk, personalizować swojego bohatera i kupować za wirtualne pieniądze, za wirtualne monety, które zdobywamy za wykonywanie zadań. Możemy wybierać sobie nowe postaci i ja uważam, że w sumie to jest fajne, bo dużo dzieciaków lubi sobie mieć takiego coś wyjątkowego i na przykład prześcigiwać się, kto ma postać za największą liczbę monet. No a tutaj jest o tyle walor edukacyjny, że żeby zdobyć monety, to nie można ich kupić, tylko trzeba wykonać zadania z kodowania, więc tutaj możemy w ten sposób to ograć. Początkowo jest to pingwin. Świat w tej grze jest taki ładny, jest kolorowy, ta gra jest dopracowana graficznie, nie jest taka bardzo prosta, więc to też może przyciągać. No i gdy kliknę na przycisk play, to mam do wyboru poziomy i pierwszy z takiej dużej puli poziomów to jest trening, który jest samouczkiem i przeprowadza nas przez proces tego, jak gra ma wyglądać. I ja też na tej podstawie to Państwu wytłumaczę. Musimy po prostu klikać w to, co podpowiada nam postać. Celem gry jest zdobycie złota. I po prostu klikamy na te bloczki, które znajdują się na dole, następnie klikamy przycisk play i nasz zwierzak zdąża do celu. Z czasem te zadania będą trudniejsze, więc szybko wykonujemy to, co tutaj jest. Jak widzimy, tutaj też jest głównie nacisk na to, żeby orientować się, obrót w lewo, obrót w prawo. No i tutaj już mamy czynność, czyli podnieść pieniążek. Ja na razie podążam tym samouczkiem, więc chyba nie popełnię błędów. Ale już tutaj widzimy, że trudność zadań się zwiększa, ponieważ nie szukamy już teraz sekwencji, bo pojawiło nam się okienko funkcji.
I musimy szukać powtarzalności w kodzie. Czyli widzę, że moja postać musi przejść na takiej zasadzie, że idzie do góry, zbiera monety, idzie do góry, zbiera monety, idzie do góry, zbiera monety, czyli trzy razy wykonuje to samo. Ale to nie jest jakby pętla, bo nie mówią, że trzy razy powtórz tę sekwencję, tylko w programie głównym będę odwoływać się do funkcji, która będzie powtarzana kilka razy, a w funkcjach wcisnęłam najpierw idź do przodu, podnieś monetę, a następnie F z tymi nawiasami, czyli tak jakby po tym, kiedy mam idź do przodu i podnieś monetę, powtórz to jeszcze raz, czyli jest jakby pętla funkcji, jakby to fachowo ująć, czyli jakby zrób jeszcze raz to samo. I mój zwierzak zbiera złoto. Ok, no i tutaj widzimy, że już te bloczki są nieco inne od tego, jak były na przykład w CodeMonkey, bo tam było tylko były tylko bloczki dotyczące ruchu, tutaj są też czynności. Przechodzimy dalej. I tutaj jest już trudniejszy program. Ja wierzę w to, że jeżeli Państwo zechcecie sobie wypróbować te zadania, to ściągniecie aplikację i być może zrobicie to po webinarium lub później. Teraz nie daję też zbyt dużego czasu, ponieważ uważam, że fajnie będzie pokazać przekrój tych wszystkich zadań i aplikacji, chociaż mam nadzieję, że uda się Wam coś wykonać. Ok, i po treningu, który został wykonany, o, i tutaj właśnie widzimy, że włączyła mi się reklama, czyli Algorithm City jest aplikacją darmową, ale są w niej reklamy i na to też warto zwrócić uwagę, bo jak wiemy, jakby ważne jest też wsparcie najmłodszych w tym, co się im na urządzeniach wyświetla, więc musimy też być na to czuli przy aplikacjach. Tutaj wyświetliła się reklama, ale to są zazwyczaj po prostu takie polecajki do tego, co warto pobrać. Ok, po treningu można wybierać zadania z poziomu prostego, no i to będą też sekwencje, więc nie będziemy tego robić. Można wybrać poziom nieco trudniejszy i co jest fajne tutaj, to nie muszą przechodzić wszystkich poziomów prostych, żeby wskoczyć na poziom średni, ponieważ mogą po prostu zacząć od poziomu średniego i wykonać na przykład takie oto zadanie. Jest jeszcze poziom trudny. Zobaczę sobie chociaż na pierwszy etap i tutaj widzę, że mam sekwencję, czyli główne okno kodu i mam funkcję, czyli musimy szukać też powtarzalności, więc to faktycznie nie jest tylko strzałka w lewo, strzałka w prawo. I mam jeszcze żarówkę. O, jednak są podpowiedzi. Spójrzcie Państwo, że gdybym chciała znaleźć rozwiązanie, to gdy kliknę na tę żarówkę, to pyta mnie, czy rozwiązać mi zadanie za 10 zł, które zebrałam. Spróbujmy. Ok, wyświetliło mi się rozwiązanie, co w sumie też może być dobre, bo jeżeli ktoś utknąłby na tym poziomie, to może sobie wykorzystać część złota i zobaczyć tę podpowiedź, ale tak jak mówiłam, na plus jest to, że aplikacja nie prosi o doładowanie tych monet na przykład jakby za pomocą przelewu, tylko to jest złoto, które jest zbierane w grze, więc to na duży plus. Tak, trochę tnie i to wynika z tego, że udostępniam swój ekran przez Wi-Fi, więc trzymam kciuki za dobre połączenie sieciowe. Teraz chwilkę mam na to, żeby zobaczyć, co dzieje się na czacie. Ok,
Okej, dobra. Mam nadzieję, że problemy techniczne nas nie powstrzymają. Okej, więc algorytm CTO, to zadanie jest już widać, że trudniejsze. Myślę, że może wciągnąć i jest fajną propozycją dla dzieci w klasach 1-3. Myślę, że spokojnie się sprawdzi. Wiadomo, zadania nie mogą być ani zbyt proste, ani zbyt trudne, ale mam wrażenie, że tutaj przy odrobinie zastanowienia dzieciaki dadzą sobie z tym radę. Dobrze, to przechodzimy do kolejnej aplikacji i będzie to aplikacja Bit by Bit. I teraz tak jak Wam mówiłam, aplikacja Bit by Bit nie jest dostępna chwilowo, podkreślam chwilowo, w sklepie Play, ani na iOS-a, chociaż Ola i tak zaraz wrzuci Państwu linki do strony www, w której są zakładki, żeby pobrać grę na różne urządzenia, ale na przykład teraz, aktualnie, dzisiaj, kiedy klikałam na odnośnik do sklepu Play czy do iOS-a, tutaj gry nie było, ale jeżeli ktoś pobrał tę grę już kiedyś, to wciąż ją ma na urządzeniach i ona jest, myślę, to jest w ogóle moja najulubieńsza aplikacja, więc dlatego też ją pokazuję. Mam nadzieję, że kiedyś wróci i będzie możliwa do pobrania. Ta aplikacja ma cztery takie duże poziomy zaawansowania, ale chodzi w niej zawsze o to samo. I tym zadaniem jest wysyłka stworków do domków. Czyli niebieski stworek musi trafić do niebieskiego domku. I robimy to w oryginalny sposób, ponieważ my tutaj nie robimy sekwencji kroków, tylko widzimy, że przeciągamy bloczki na obszar gry i możemy zmieniać kierunek. Stworki zawsze idą przed siebie, tak jak mają wzrok. Naszym zadaniem jest nimi skręcać. Tak, pani Ewo, otrzymacie linki do tych aplikacji po webinarze. Nagranie z webinaru trafi też na YouTube'a i tam wszystko będzie starannie podlinkowane, więc ta cała baza aplikacji nie zniknie. Dobra, no i teraz już na przykład zamiast niebieskiego stworka pojawia się pomarańczowe. I tutaj musimy już uważać na kolory i teleportować nasze bity. I w ogóle nazwa Bit by Bit nawiązuje do tego, jak gdybyśmy przetłumaczyli to na język polski, to jest coś w rodzaju kawałek po kawałku, czyli szukamy takich drobnych kroków do osiągnięcia celu. I ta gra właśnie ma na celu, taka informacja pojawia się i została wpisana przez twórców gier, żeby uczyć dzieci rozwiązywania dużych problemów przez dzielenie tego problemu na mniejsze kroki. Więc tutaj naprawdę się to sprawdza i no, ta gra jest wciągająca. Ponieważ później tych stworków jest jeszcze więcej, i naprawdę trzeba zastanowić się, żeby zdobyć 3 gwiazdki. Tutaj widzimy, że ja mam 3 gwiazdki, ponieważ były proste zadania, ale nie zawsze jest to oczywiste, żeby wysłać wszystkie stworki do domu. Dobra. Musimy też jakby myśleć przy tej okazji, co się stanie, kiedy wyślemy danego stworka, czyli musimy w naszych głowach uruchomić takie myślenie naprzód, co się stanie, jeżeli na przykład ten bloczek ustawię do góry. Mogę sobie to przetestować i kliknąć na play i widzę wtedy, że stworki wypadają za scenę. Więc tutaj musimy też troszeczkę ćwiczyć swoją intuicję i fajne jest to, że właśnie możemy rozgryzać te problemy po kawałku. Dobra, ostatni poziom. Spróbujmy to zrobić.
No i jasnym plusem tutaj jest to, że w ogóle nie ma żadnych napisów. Nie wiem, czy to dostrzegliście, więc dzieciaki, które nie czytają i nie piszą, to i tak sobie z tym poradzą. I teraz właśnie mam chwilę zastanowienia, bo zdobyłam tylko jedną gwiazdkę. Wydawało mi się, że wysłałam wszystkie stworki. Jeszcze raz uruchamiam i zobaczę, co poszło nie tak. A widzę. Jako perfekcjonistka, przykro mi, ale muszę uspokoić swoje sumienie i wysłać wszystkie stworki do domu. Okej, udało się, zdobyłam trzy gwiazdki. To jeszcze pokażę tylko Państwu najtrudniejszy poziom, do którego mi udało się dojść, a jest to tak mniej więcej połowa gry, bo ja jestem w tym drugim wielkim etapie, na 10. poziomie i zadanie do rozwiązania wygląda w ten sposób. Więc widzimy, że to już nie jest taka kaszka z mleczkiem, tylko faktycznie trzeba chwilę pomyśleć. Więc jeżeli będziecie tylko mieć Państwo okazję, to bit by bit jak naprawdę jest, jak najbardziej jest godny polecenia. I możecie Państwo zobaczyć, że jeszcze jest taki efekt graficzny, że gdy macham swoim telefonem, to ten świat troszeczkę też taki wiruje, więc on nie jest statyczny. Dobra, to mamy ze sobą wciągającą i godną polecenia aplikację. No i tutaj też jeszcze nie dodałam tego, że nie mamy pełnej palety bloczków. Nie możemy sobie na każdym polu umieszczać jakiegoś symbolu, ponieważ ta liczba znaczków, tych bloczków jest limitowana. Widzicie Państwo, tak jakby ona wymusza już na nas. No jakby to myślenie naprzód, tak? Nie możemy sobie każdego stworka oddzielnie pokierować, tylko musimy szukać jakichś wspólnych dróg dla tych postaci. Okej, to przechodzimy do kolejnej aplikacji i nazywa się Code Spark. Dobra, Code Spark. Dam Państwu chwilę na to, żebyście mogli ją sobie pobrać. Na Androidzie jest chwilowy brak, ale to jest chwilowy, a na iOSie jest link. Jest chwilowy brak na Androidzie, ale ja pobrałam ją 2 tygodnie temu i jeszcze to jest fajne. Jak dacie mi Państwo chwilę, to znajdę Wam link, jeżeli ktoś z Państwa nie używa teraz telefonu, to wyślę Wam na czacie. Dobra, wysyłam Wam na czacie codespark.com / play. A, dobra, Ola. Ja nie przeczytałam tego. Ola wrzuca linki i ja myślałam, że na Androida aplikacja jest niedostępna, ale już, przepraszam, wracam na ziemię. Jest i na Androida, i na iOS-a. I jeszcze na czacie wrzuciłam Wam link do wersji przeglądarkowej, która wygląda w następujący sposób. O, to ja może w sumie jej użyję, żeby pokazać, że też można zrobić to na komputerze. CodeSpark to jest aplikacja firmy Defus, to jest cała akademia programowania. I owszem, pierwszy przycisk, który nam się wyświetla, to jest przycisk dla rodziców, gdzieś jest jeszcze dla nauczycieli i konieczność zalogowania się. Ale w tej aplikacji nie trzeba koniecznie tego robić. Otóż przechodzimy sobie do, w lewym górnym rogu mamy taką ikonkę szkoły. I dobra, ikonkę szkoły i wybieramy sobie zakładkę uczniowie, czyli students. I tutaj, gdybyśmy mieli wykupiony dostęp do tego całego abonamentu, to uczniowie mogliby wpisywać kod do klasy i rozwiązywać wspólnie zadania, ale jest przycisk godzina kodowania.
Hour of Code i my na niego klikamy. Tutaj załadują się nam zadania, do których nie potrzeba konta i my z nich skorzystamy. I zobaczymy sobie, jak to wygląda. Ona jest bardzo taka bogata graficznie. Tutaj się dużo dzieje. Dobra, i z rzeczy, które my będziemy mogli wykorzystać, jest to opcja Puzzle i opcja Create, Create Game i będziemy za chwilę ją robić, ale najpierw zacznijmy od Puzzle. Ok, i spróbujmy to sobie zrobić. Zaczynamy od najprostszego poziomu. No i tutaj oczywiście jest wprowadzenie tematyczne, na którym też twórcy aplikacji bazują, żeby po prostu dzieciaki miały ochotę grać w daną grę. Tutaj mamy, widzimy takie bardziej animowane bloczki, które przyciągamy do obszaru skryptów, następnie klikamy na duszka. Na duszka, już mam takie nazewnictwo jak w Scratchu. Na naszego bohatera i on łapie donatę, czyli pączki. I tutaj mamy też ograniczony obszar programu, więc widzimy, ile bloczków potrzeba, żeby wykonać zadanie. Te zadania są proste, ale widzimy, że ta postać się kiwa, no i gra jest atrakcyjna wizualnie. Pojawia się nam nagle kolejna komenda podskoku. Dobra, i moglibyśmy w ten sposób wykonywać nasze zadania i przechodzić całą mapę, ale ja jednak wrócę do mojego widoku poziomów, czyli przepraszam, że tak przeklikuję, jednak wychodzę z tego trybu, nie będę wykonywać dalszych zadań, wracam sobie do poprzedniej, czyli do domku, do menu i widzę moją planszę. Teraz przełączam się na widok mojego telefonu, na którym wykonałam już wcześniej wszystkie zadania, które są możliwe. I w wersji bez abonamentu przy tym etapie mamy do wykonania 8 poziomów, ponieważ jak widzimy tutaj przy tym 9, tu gdzie trzymam palec, jest przycisk członkowie, czyli osoby, które wykupiły abonament, co nie zmienia faktu, że możemy wykonać 8 poziomów i te puzzle może nie są aż takie trudne, ale cofnijmy do poprzedniego okna. Tutaj ćwiczyliśmy sekwencję i to nie wiem, czy tutaj... O, jeszcze raz. Jest nazwa detektyw pączkowy, ćwiczymy sekwencję. Mogę też spróbować... sił na kolejnym poziomie trudności i zacznę tutaj przy Tool Trouble od trudniejszej rzeczy. No i widzimy, że tutaj już pojawiają się też inne czynności, bo na przykład mogą sobie postawić skrzynkę, czy też wysadzić jakąś już istniejącą, więc są kolejne czynności, no i mamy już pętlę. Spróbuję wykonać to zadanie. Tylko potrzebuję chwilki zastanowienia, jak to zrobić. Zrobię tak, jak mi to intuicja podpowiada, jednak nie. Chyba jednak będę musiała te skrzynki wszystkie wysadzić. Aha, dobra, chyba mam pomysł. Dobra, mogę na przykład sobie robić kolejne skrzynki,
A następnie, dobra, był podskok. Jeszcze raz zrobię ten program. Żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób się to rozwiązuje. Czyli to nie jest też takie proste. I wszystko to. Nie wiem, zobaczę, czy mi się uda. O nie. Jeszcze raz będę musiała to zrobić. Kliknę. O, dobra, jednak jest. Ok, klikam na postać. Jeżeli się uda, to super, a jeżeli nie, to trudno, zostawiamy to, żeby też nie tracić na to czasu. Dobra, mój stworek szaleje, jednak to nie był dobry kot. Ale przynajmniej dla mnie wydaje się to śmieszne, więc może i dzieciakom się ta gra spodoba. Dobra, zdobyłam dwie gwiazdki, czyli nie ma tragedii. I wyjdziemy z tego trybu puzzli, które wcześniej wybraliśmy. Wracamy domkiem. I jeszcze raz do menu głównego, czyli tutaj klikam na te trzy kreski. Jeszcze raz na domek. I tutaj w momencie, gdy mogliśmy sobie wybrać albo puzzle, jest też opcja Create. I to jest fajne, ponieważ jest to połączenie kreatora gry z rozgrywką. I zaraz powiem, w jaki sposób to wygląda. Jeżeli wybieram sobie Create Game, to mam kolejne poziomy do przejścia. Ja zacznę od najprostszego. I tutaj sterujemy małpką i mamy do dyspozycji dwa klawisze, lewo-prawo i mamy też podskok. Ale to nie polega tylko i wyłącznie na zręcznościowej grze. Żeby zbierać wszystkie zielone i serduszkowe elementy, ponieważ zaraz po jakimś czasie będziemy mieć zadania z bloczkami. Dobra, super, udało się. To jest tak, że po prostu próbujemy wykonać misję, nagle pojawiają się jakieś przeszkody i musimy sobie nimi zaradzić. O, na przykład teraz widzę, że na podglądzie brakuje mi trzech schodków, ale te schodki, żeby przejść grę, mogę wygenerować z plecaka. Wybieram więc z plecaka bloczki, przesuwam je. Tutaj mam też podpowiedzi, ponieważ to są pierwsze etapy, ale może to i dobrze. Ok, jakby wiadomo, że im dalszy etap, tym trudniejsze zadania. I tutaj już nie chodzi, w tym etapie przynajmniej, zaczyna się trudniejsza rzecz, ponieważ ja komendy wydaję już nie tylko dla małpki, którą steruję, ale też dla innych bohaterów. Więc tutaj zobaczmy, w jaki sposób to działa. Teraz to te różowe stworki wykonują ruch, po czym ja jako małpka mogę przejść. Dobra, obiecuję ostatni poziom i za chwilę przechodzimy dalej do kolejnej aplikacji, ale uważam, że jak na jakby zadania w tej darmowej opcji, godzina kodowania, to jest całkiem sporo.
I takie tworzenie gry i później granie w nią też jest przyjemne, więc myślę, że się to może sprawdzić. No jest to inicjatywa Godzina Kodowania, tak jak był ten napis Hour of Code, więc w grudniu, gdy będzie to międzynarodowe święto, możecie sobie Państwo przypomnieć o tej aplikacji i faktycznie wykorzystać ją z uczniami. Dobra, kolejna rzecz, którą robimy i w którą wchodzimy, jest to Connect the Dots, czyli połącz kropki. To jest ta aplikacja. Dobra, i tutaj też będziemy programować, i naszym zadaniem będzie zaprogramowanie ołówka, żeby on połączył kropki. I mamy trzy rzeczy, które ta aplikacja jakby rozwija. Rozwija rozumienie sekwencji, czyli dokładnie to samo, co już mieliśmy, czyli lewo, prawo, góra, dół. Mamy pętlę, czyli jakby coś trudniejszego w programowaniu. No i mamy też funkcję, czyli szukamy tej powtarzalności i to jest też już wzbogacenie kompetencji programistycznych. Zacznijmy od sekwencji. Ja wybiorę, albo dobra, jeszcze raz. Przepraszam, zagalopowałam się. Zaczynam od pierwszego etapu, który, jeżeli ktoś pobrał aplikację, a aplikacja jest dostępna na Androida, to może tutaj wykonać ze mną wspólnie zadanie. I to jest w sumie coś, co, jeżeli Państwo kojarzycie logomocję, w Scratchu też w sumie się to robi. Czasami jest tak, że na przykład zaczyna się naukę programowania od tego, żeby sterować postacią tak, żeby ona na przykład narysowała kwadrat, żeby narysowała trójkąt, czy jakieś koło, czy coś takiego. Były takie zadania, więc tutaj jest coś w tym stylu. Po lewej stronie mam wzór, do którego dążę, a po prawej będzie mój pisak, którym steruję. O nie. Jeszcze raz. Prawo, dół, lewo, góra. No i to zadanie jest ultra proste, ale gwarantuję Państwu, że te kolejne zadania, szczególnie z funkcji, są naprawdę, naprawdę wymagające. Prosty design, ale tak naprawdę fajny pomysł na to, żeby wykonywać zadania. Ja wracam z sekwencji i wybieram pętlę. I tutaj nie mamy takiej pętli, tak jak mamy bloczek w Scratchu, że zakładamy pętlę na kilka bloczków, tylko mamy wydzielony obszar głównego skryptu i mamy obszar funkcji, czyli to, co ma się powtarzać, będziemy wrzucać w funkcję. I teraz widzimy, że zadaniem naszego ołówka, naszym zadaniem jest zrobić trzy kroki w dół. A następnie, a dobra, a następnie trzy kroki w prawo. I teraz właśnie uświadomiłam sobie, że jednak nie miałam racji, ponieważ tutaj jest ta pętla. Przepraszam Was. Tutaj jest pętla, ten niebieski bloczek pętli, czyli ja go mogę jednak wrzucić w pole skryptu głównego, ale faktycznie z funkcji też mogłabym skorzystać. I w sumie na potwierdzenie tego pokażę, jak zrobić to na dwa sposoby. Czyli tak, mogłabym w następujący sposób. Ilość powtórzeń pętli, mogę przesunąć pętlę i klikam na nią, i wtedy zwiększa się liczba powtórzeń. Jeżeli chciałabym zmniejszyć, no to muszę niestety wyrzucić pętlę w ten sposób. Jeszcze raz dodać i doliczać. Ok, czyli mam trzy kroki w dół, następnie chcę zrobić trzy kroki w prawo. Dobra, jeszcze z boku była taka strzałeczka, która pokazywała, co robiliśmy.
A teraz jeszcze zrobimy tak, za pomocą funkcji, czyli mogłabym zrobić. A funkcji nie możemy wykorzystać, ponieważ nie mamy tutaj tego bloczka funkcji, ale wyjdziemy sobie do menu i przejdziemy tutaj do tych funkcji, w których zobaczymy. Ja wykonałam wszystkie poziomy, w których zobaczymy na przykład na pierwszym etapie, w jaki sposób te funkcje działają. I ten bloczek funkcji, o którym mówiłam, to jest teraz ten. Widzicie, nie mamy tego niebieskiego od pętli, czyli aplikacja wymusza na nas, żebyśmy jednak tych funkcji i tej powtarzalności użyli. No i teraz, jeżeli chciałabym prześledzić drogę mojego ołówka, to będzie szło to w następujący sposób: w prawo, w dół, w prawo i w dół. Więc zamiast robić taki kod, jak tutaj wrzuciłam w skrypt główny, mogę w prawo i w dół, czyli coś, co się powtarza, wrzucić w okienko funkcji, a w skrypcie głównym odwołać się za pomocą tych fioletowych bloczków. Czyli ten bloczek wykonuje to, co jest w tym niższym obszarze. Klikam na play i specjalnie to zrobiłam, specjalnie wcisnęłam to tylko raz, po to, żeby pokazać, że ołówek nie dotarł do celu, że musimy tyle razy, ile ma się to powtórzyć, dodać tych fioletowych bloczków. Dobra, udało się wykonać zadanie. Jako ciekawostkę mogą pokazać Państwu na przykład, jak wygląda najtrudniejsze zadanie w grze. Tak mi się wydaje, że to jest najtrudniejsze. No i trzeba wymyślić rozwiązanie dla tego zadanka. No tutaj nie da się po prostu zrobić tego za pomocą strzałek pomarańczowych, ponieważ obszar skryptów jest ograniczony i koniecznie trzeba wpaść na jakiś genialny sposób z funkcjami. Jeżeli lubicie Państwo łamigłówki i chcecie troszeczkę poćwiczyć, no to jakby tutaj ta aplikacja myślę, że nadaje się też dla bardziej doświadczonych programistów, którymi Państwo jesteście. Dobra, to z gry z ołówkiem to tyle. I teraz przechodzimy do, myślę, że już mówiłam przy Bit by Bit, że jest moją ulubioną aplikacją, ale Lightbot Hour, Państwo też pisaliście na czacie, jest też naprawdę super, więc jeżeli Państwo jeszcze nie ściągaliście żadnej aplikacji, to gwarantuję Wam, że Lightbot Hour jest naprawdę super. Więc ściągamy sobie aplikację Lightbot Hour. I w Lightbota, jeszcze to upewnię się, tak, Ola wrzuciła linki na czacie, że możecie też zagrać w tę grę z przeglądarki. Wystarczy kliknąć pod link, jak jest wersja przeglądarkowa, i w ten ostatni link. Tak, Basiu, aplikacje są darmowe. No, z wyjątkiem tam był ten Code Spark, gdzie trzeba było wykupić abonament do części aplikacji, ale generalnie chciałam wybrać te, które są darmowe, no bo jakby to jest najważniejsze, tak? Żeby w klasie nie być zestresowanym tym, że na przykład komuś spodoba się aplikacja, ale nie może w nią zagrać, bo nie ma wykupionego abonamentu. Dobra, czyli teraz Lightbot Hour. I Lightbot Hour to jest taki robot, który jest trochę robotem żarówką, i nasze zadanie będzie polegało na sterowaniu tym robotem i zapalaniu wyznaczanych pól. I tak, możemy sobie wybierać, którym robotem chcemy być, czyli w lewym górnym rogu mogę zmieniać to, czy chcę być szarym, czy różowym. Ja sobie wybieram przewrotnie, że chcę być różowym. I uwaga, co jest super, to mamy różne opcje językowe, i tutaj, jak wybierzemy sobie język polski, to podpowiedzi do programów będą wyświetlać się naprawdę po polsku.
naprawdę, to znaczy nie będą przetłumaczone za pomocą takiego automatycznego translatora, tylko ten język jest naprawdę spójny i daje się go zrozumieć. Więc można sobie wybrać jedną z tych opcji językowych. Ja wybieram po polsku i klikam play. I mamy różne obszary do treningu: podstawy, procedury i pętle. Zacznijmy od podstaw. Tutaj mamy 8 poziomów. No, ja wybieram sobie na początek pierwszy. I widzimy, że teraz mamy samouczek w języku polskim. Witaj w Lightbocie. Dotknij ekranu, aby kontynuować. I wyświetlają się rzeczy, które mamy zrobić. Naszym zadaniem jest podświetlić wszystkie płytki, które są na niebiesko. Ok, mój lightbot jest taki szybciutki, ponieważ tutaj, gdzie teraz klikam, tutaj, gdzie teraz macham palcem, możemy zmieniać tempo wykonywania zadań. Ja ustawię to na najwolniejsze, żebyśmy widzieli, w jaki sposób to działa. Jednak nie zmieniłam, to nie jest to ustawienie. Jeszcze raz. Dobra, i pojawiły mi się już podskoki. Ok. No i w ten sam sposób po prostu klikamy na bloczki lub przeciągamy je w obszar kodu z tym, co ma robić Lightbot. Czyli mamy do dyspozycji kilka bloczków i na wyższych poziomach zadania są naprawdę trudne. I żeby to udowodnić, to gdybyśmy mieli dużo czasu i przeszlibyśmy przez wszystkie poziomy podstawowe, przechodzimy na przykład do procedur. Ja tak daję Państwu też poglądowo, żebyście widzieli, w jaki sposób to działa. I będziemy teraz zajmować się procedurami, czyli podprogramami. To znaczy, będziemy dostrzegać też jakąś powtarzalność w kodzie, odwoływać się do niej w tym okienku proc 1 i następnie wywoływać ją w oknie głównym. Dobra, żeby łatwiej było to wytłumaczyć, to musimy zrobić najpierw trzy kroki do przodu. Zapalić żarówkę, później obrócić się w lewo, podskoczyć, znowu obrócić się w lewo i znowu iść do przodu, zapalić lampkę, później obrócić się w prawo, podskoczyć, obrócić się w prawo i znowu iść trzy kroki do przodu i zapalić. I teraz ten obszar główny jest zbyt mały, żeby umieścić te wszystkie kroki, które powiedziałam. Więc wyodrębniamy z tego całego kodu mojego mówionego to, co się na pewno powtórzy. No a powtórzy się to, że mam iść trzy kroki do przodu i zapalić żarówkę. I te cztery kroki, czyli trzy do przodu i żarówka, mają wspólną nazwę, którą jest procedura pierwsza, proc 1. I to jest ten bloczek P1. I teraz tak, na początek ma być wykonana procedura pierwsza, później ma się obrócić, podskoczyć, znowu obrócić. Ja też to sobie tłumaczę, ponieważ to jest trudne, żeby robić to na bieżąco. Mam nadzieję, że mi się uda. Jej, okej, okay, udało się. Świetnie. No i tutaj już zaczynają się znowu schody, ponieważ wskakuje nam komenda druga i mamy coraz trudniejsze skrypty, więc pozwólcie Państwo, że ja zostawię taką dozę niepewności, ale muszę Wam opowiedzieć taką anegdotkę związaną z tą aplikacją, ponieważ kiedyś prowadziłam półkolonie i mieliśmy taki blok programistyczny, właśnie w którym wykorzystywaliśmy tę aplikację. I
tak nas wszystkich wciągnęła, że razem z dzieciakami doszliśmy już do tego ostatniego poziomu, czyli do najtrudniejszych pętli i chyba tutaj do tego poziomu 5. lub 6. To jeszcze da się zrobić. O, ten poziom chyba to był. I my myśleliśmy nad tym cały tydzień, w jaki sposób to rozwiązać. Każdy z nas w metrze, w tramwaju próbował to zrobić. Dzieciaki w domu próbowały rozwiązać to zadanie. I faktycznie nas to wciągnęło. Skończyło się to w ten sposób, że żeby zakończyć w jakiś sposób ten proces myślowy, no to znaleźliśmy gotowe rozwiązanie w internecie i przeszliśmy ten poziom, ponieważ naprawdę ten kod był bardzo trudny, ale to może być też wyzwanie dla nas, dla dorosłych, żeby to zrozumieć. Więc Lightbot Hour ma też potencjał po prostu dla starszych klas. Nie jest tylko taki prosty, chociaż te poziomy wcześniejsze się nadają dla dzieciaków, na przykład w klasie pierwszej, drugiej czy trzeciej. Tutaj przy tych poziomach mamy też polecenie aplikacji Spritebox i my ją podczas dzisiejszego webinaru też przetestujemy. Więc, ale ją ściąga się oddzielnie tutaj w tym Lightbocie. Jeżeli mogłabym i miałabym polecać jedną aplikację dla dorosłych do nauki programowania, jeżeli ktoś lubi takie logiczne gry, no to Lightbot Hour jak najbardziej, przejście przez te pętle, przez te 6 poziomów może być niezłą gratką programistyczną i logicznym wyzwaniem, więc naprawdę to polecam. No i ta aplikacja też jest dostępna na wersji przeglądarkowej, więc można w nią grać, na przykład będąc w pracowni komputerowej. Ta wersja też jest dostępna w wersji płatnej, ale to, co my pokazaliśmy i to, do czego macie linki, to jest darmóweczka. Dobrze, teraz troszeczkę zmienimy klimaty i zajmiemy się aplikacją, która służy do tworzenia komiksów, scen, takich krótkich ala filmików za pomocą kodu. I ta aplikacja nazywa się Plearn to Code i to jest ta aplikacja z tym lisem. I to łączy taki pomysł na naukę programowania przez tworzenie historyjek. No i moglibyśmy powiedzieć sobie, że no to już znamy ze Scratcha, tak? Bo Scratch Junior też daje takie możliwości, żeby tworzyć animacje i historyjki, ale nie skreślajmy Plearn to Code i zobaczmy, w jaki sposób to działa, ponieważ myślę, że ta aplikacja też wygląda. Te postacie wyglądają jakby zbudowane z pikseli i można by to w sumie podciągnąć trochę właśnie pod taką pikselozę, trochę a la Minecraft, robimy coś z kwadratami, więc być może znajdą się też entuzjaści. Stwórzmy nową historię, czyli Create New Story. I w tej aplikacji zapisują się też stare historyjki, więc ja zaraz pokażę taką, którą przygotowałam wcześniej. I wszystko jest mega intuicyjne. Czyli dodaję sobie nową i najpierw muszę wybrać postacie. I ja tych postaci chyba mogę wybrać 4, ale ja wybieram sobie na przykład krokodyla i dodam sobie jeszcze ośmiornicę. Dobra, tak, i jeszcze mogłabym dodawać kolejne postacie, ale ja na razie na tym przystopuję. Skończyłam moment dodawania duszków, a teraz dodaję sobie scenę. Widzę, że mam napis New Story, który ja też w ogóle mogę zmienić, bo mogę nadać nazwę mojej historii. I ja na przykład wpiszę sobie. Wpiszę sobie droga. Tytuł mojej historii będzie droga. Dodaję sobie nowe i tutaj dodaję się sceny. Są to sceny, które będą tak trochę migały i się ruszały. I ja mogłabym skomponować w ogóle te postacie i sceny od początku. Tam jest w menu kreator
kreator, ale tutaj ja skorzystam z gotowych rozwiązań. No i na przykład wybieram sobie takie tło. I teraz, o co w ogóle chodzi, jaka jest istota tego pomysłu? No to mamy postacie, które, tak jak w historii, muszą być w jakiejś przestrzeni i one będą wykonywać jakieś czynności. I teraz ja mogę sobie te postacie przesuwać palcem w dowolne miejsce na mapce, no i one skaczą jakby po tych kwadratach, tak? Ich nie da się umieścić ta jakby pomiędzy kratkami. Dobra, umieściłam. I teraz na przykład pod krokodylem znajduje się taki niebieskie pole, taki kwadrat. Gdy tutaj kliknę, to wyświetlają mi się komendy dla danego bohatera. I owszem, te komendy są po angielsku. Tak jak mówiliśmy, jakby tutaj możemy uczyć się języka. Obszar skryptów zaczyna się od tego, gdy zostanie naciśnięty przycisk play, czyli typowy zamysł w tych aplikacjach do kodowania. I mamy bloczki akcyjne. Mamy bloczek pokaż, ukryj, idź, powiedz coś, pokaż jakąś minkę, czyli wyświetl emotkę. Mamy komunikaty. Mamy też wait for, czyli czekaj na czas lub na komunikat. Mamy play sound i mamy repeat, czyli mamy też zagraj dźwięk i pętlę powtórz. Ja tylko zrobię taką krótką historyjkę, żebyśmy widzieli, w jaki sposób te postacie reagują. Czyli wybieram sobie bloczek move i tutaj, dopiero jak go przesunę, mogę zmieniać jego ustawienia. Mogę zdecydować, w którą stronę ma iść nasza postać, jaka jest jej prędkość. Od żółwia przez zająca, kończąc na turbo przyspieszeniu samochodowym. Dobra, czyli ja bym chciała, żeby moja postać, mój krokodyl, szedł jednak w prawo. Ok, najpierw niech idzie w prawo, później chcę, żeby wolno poszedł w górę i wyświetlił jakąś minkę. Na przykład uśmiechniętą przez 2 sekundy. Zrobię też coś dla ośmiornicy. Na przykład ich ośmiornica powie. No i tutaj niestety, ale nie mamy polskich liter, więc albo wpisujemy słowa bez polskich liter, albo próbujemy namówić dzieciaki, żeby wpisywały po angielsku. Dobra, zobaczmy, w jaki sposób wygląda nasza historyjka. Gdy kliknę na przycisk play, to wyświetli się wszystko, co do tej pory stworzyłam, czyli mam jedną scenę, która się teraz wyświetla. I widzimy, że postacie zrobiły dokładnie to, co chciałam. Jest koniec historii, kurtyna się zasuwa i mogę kontynuować moją historyjkę. Teraz, gdybym cofnęła, jeszcze raz cofnęła, mogłabym dodawać inne sceny, mogłabym programować jakieś reakcje, które się wydarzą, na przykład duszki się spotkają, więc to otwiera przed nami takie możliwości kreowania historii. Możemy połączyć to na przykład na zajęciach z tym, żeby dzieciaki opowiedziały coś od siebie, więc twórczość plus programowanie, mam nadzieję, że tutaj mogą zaistnieć. I ja, ze względu na to, że mam trochę problemy z podzielnością uwagi, to wyświetlę Państwu historię, którą wcześniej już przygotowałam, ponieważ jakby myślę, że koncept jest zrozumiały, jest to proste, tak? Wydajemy polecenia postaciom, ale gdybyśmy wrzucili więcej duszków, to można by było fajnie się tym pobawić. Jak kliknę na tę niebieską książkę, to mam na przykład w All dostęp do tego, co robiłam przed chwilą, czyli tak jakby nie przypada, to nigdy te projekty się zapisują. Ja w tych wygwiazdkowanych mam historię, która nazywa się Zabawa, i tam było chyba 2 czy 3 sceny, i chodziło o to, że miś i ośmiorniczka grają w chowanego, więc wyświetlę to najpierw. Zobaczymy, czy efekt jest w miarę ok.
Jest kolejna scena, kolejne komendy. I historia kończy się tym, że ośmiorniczka znika. Jest koniec historii i dziękuję bardzo. Jeszcze kliknę na ołówek, żeby zobaczyć, jak to wyglądało od strony technicznej. Były trzy sceny i w każdej z nich, na przykład tutaj był kod dla misia, więc on był dosyć rozbudowany. Myślę, że gdyby właśnie mieć dużo czasu, to naprawdę fajne rzeczy można w tym kreatorze historii zrobić. Więc może to być też taka zmiana dla Scratcha Juniora, żeby zobaczyć nowe postaci, bardziej kwadratowy świat i spróbować coś zrobić. Możemy też skorzystać z kreatora postaci. I można sobie na przykład stworzyć jakąś postać o określonym wyglądzie, więc to też jest fajne. Jeszcze zajrzę do kreatora tła. Mogłabym zmieniać to, co już mam wcześniej. Tutaj tak samo mamy siatkę i możemy, a w sumie można by to było połączyć z dyktantem graficznym, z jakimiś obrazkami. Mogłabym sobie na przykład narysować łódkę. Okej, tło zmienione. Dobra. W każdym razie da się zrobić to tło. Ja teraz nie będę już tego rysować. Czyli jeżeli ktoś robi notatki, no to tutaj oryginalna aplikacja, ponieważ ja nie znalazłam żadnej innej oprócz Scratcha Juniora, która pozwala na taką twórczość tutaj programistyczną. Dobra, przechodzimy do kolejnej propozycji i pamiętam, że ktoś z Państwa już ją wysuwał na początku webinaru i jest to aplikacja PixBlocks. I na zachętę powiem, że jest to aplikacja polskich twórców i PixBlocks to jest firma informatyczna z siedzibą w Poznaniu. I ona chyba w ogóle została stworzona we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, więc tutaj jest cały koncept, żeby stworzyć taką aplikację i program, który nauczy dzieci programować. To, czym my się dzisiaj będziemy zajmować, to są bloczki do kodowania, ale w tym całym kursie PixBlocksowym jest też nauka języka tekstowego Python. I pojawiły się linki na czacie i aplikacje na telefon, czy na tablet, na Androida i na iOS-a. Wszystko jest w ogóle dostępne, więc to jest super. Są wersją demonstracyjną, a wersją główną, taką najbardziej rozbudowaną, jest wersja do pobrania na komputer. My dzisiaj stawiamy na aplikacje mobilne, więc wyświetlam demo. Jeżeli się Wam to spodoba i na przykład macie dostęp do pracowni komputerowej, to uważam, że PixBlocksa warto jest zainstalować na komputerach. I uczyć po prostu dzieciaki kodowania. Dobra, klikam na play i teraz gra aplikacja jest pomyślana w ten sposób, że to jest w ogóle kurs programistyczny, który jest podzielony na poziomy i one są oznaczone, czego nauczymy się na danym etapie. I mamy na przykład rozpoczęcie od poziomu najprostszego, ruch i rysowanie, później mamy pętle, później mamy instrukcje warunkowe, później mamy pętle zagnieżdżone i instrukcje zagnieżdżone. Więc my, jako użytkownicy, jakby jesteśmy wprowadzani też w te merytoryczne nazewnictwo, które później jakby możemy wykorzystywać na przykład już do nauki faktycznie na przykład Pythona.
możliwość, jakby dzieciaki mają możliwość po prostu uczenia się samodzielnie programowania, więc to jest fajne. I tak, wejdźmy sobie na początku w poziom pierwszy. I poziomy są podzielone na przykłady i na zadania do wykonania. Ja wykonałam tylko część z nich, bo ich jest naprawdę dużo. Spojrzę sobie na przykład pierwszy. Ok. Naszym zadaniem jest wydawanie poleceń dla królika i on ma stawiać kaktusy w wyznaczonych miejscach. Żeby zobaczyć, jaki jest w ogóle cel zadania, to mogę kliknąć sobie na gwiazdkę, żeby zobaczyć, gdzie te kaktusy mają być postawione. Klikam na kwadrat, żeby wyłączyć ten podgląd i klikam na play, żeby wykonać skrypt, który już tutaj wcześniej był. No bo to jest przykład pierwszy, więc ja na razie tylko widzę, w jaki sposób działają skrypty. OK. I to jest fajne, bo uczymy się na podstawie przykładu, a następnie mamy już zadanie pierwsze, aby posadzić kaktusy obok siebie. Mamy gotowe bloczki, ale w nich jest błąd i my musimy ten błąd zlokalizować i go naprawić. Co też robię? Mam nadzieję, że dobrze. Udało mi się zdobyć gwiazdkę, zadanie zaliczone. W kolejnych poziomach, w kolejnych zadaniach, które są trudniejsze, już nie chodzi tylko na przykład o rysowanie kaktusów, ale też na przykład o narysowanie trampoliny i budowanie obiektów, więc to jest już nieco trudniejsza rzecz. Dobrze, ja włączę play, ale po to, żeby jakby pokazać, że ten skrypt ma błędy, i teraz musimy na zasadzie błędu pomyśleć, gdzie ten błąd się dokonał. Widzę, że ta ziemia została zamieniona, więc ja ją zamienię kolejnością. Uf, udało się. Dobrze. I jakby to zadanie no nie było takie proste, a było na poziomie pierwszym, ale zajrzyjmy sobie, co się dzieje z pętlami. I ten kurs, jeżeli na przykład poziom został wykonany lub zdobyliśmy trochę punktów, to te gwiazdki robią się bardziej tak na niebiesko, czyli widzę, że na przykład moje postępy w poziomie pierwszym są prawie do połowy, no a w kolejnych poziomach bardzo nieznaczne. No, jest zawsze opis zadania po polsku, bo jest aplikacja polskich twórców. Więc to jest fajne, tak, że tutaj nie mamy totalnie bariery językowej, ale trzeba już umieć czytać, więc ograniczenie wiekowe wchodzi w grę. Naszym zadaniem jest zawiesić 5 flag na maszcie. Należy pamiętać, że przycisk z gwiazdką pozwala zobaczyć rozwiązanie doskonale. Ok. Spróbuję to wykonać. Coś poszło nie tak, ponieważ to powinno być mniej flag. Okej, udało się. Zobaczmy sobie jeszcze dalej, na przykład instrukcje warunkowe, wstęp i na przykład budowanie ziemi. Ja ten poziom akurat przeszłam. Ale to pokazuje, że jakby tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie cały czas o to samo, czyli o te kaktusy, ale zmienia się też treść zadań. Zajrzyjmy do poziomu siódmego, żebyśmy mieli też taki przekrój tego, co tutaj może się dziać. I ja wybieram sobie przykład,
żebyśmy już zobaczyli, jak wygląda najtrudniejszy skrypt, i widać po nim, że naprawdę trzeba się długo zastanowić, co po kolei będzie się działo. Jest to przykład, ja go uruchomię. Tutaj chodziło o to, że królik sprawdza nad skrzynkami, czy jest moneta, i jeżeli jej nie ma, to musi ją tam zostawić. Ale sekwencja tych ruchów jest naprawdę bogata. Na przykład, wcześniejsze zadanie polegało tylko na rozwieszeniu pięciu flag, a teraz musiałabym zrobić aż tak trudne zadanie, więc tutaj myślę, że jest potencjał nawet, żeby polecić aplikację dla uczniów w klasach, myślę, 4-6, a nawet do 8. W wersji przeglądarkowej jest więcej zadań, więc jeżeli przypadł Państwu PixBlocks do gustu, to zachęcam do pobierania darmowej wersji gry na komputer. O, pani Krystyna pisze, że w wersji na komputer warto założyć klasy. Są też szkolenia i webinary dla uczniów, różne poziomy nauki dla nauczycieli. Jest też dostępna kinoteka na YouTube z tutorialami. Tak, więc dwa kciuki w górę. PixBlocks to fajne narzędzie do nauki programowania, więc bardzo polecamy i dziękujemy pani Krystyno za polecajkę. Wersja mobilna może po prostu zachęcić uczniów do tego, żeby w domu, jeżeli mają telefon, spróbowali sobie przejść kilka kroków samouczków. No dobrze, to z PixBlocksa to tyle. I przechodzimy do ostatniej aplikacji mobilnej, ale jeszcze pokażę Państwu coś na przeglądarkę. I teraz wracamy do tego, nie wiem, czy pamiętacie to, co było polecane w Lightbocie. Jest to aplikacja Spritebox. To jest 10. aplikacja, którą dzisiaj oglądamy. Zerkam na czat i faktycznie dla klas 1-3 ten PixBlocks może być za trudny. Ale jako na przyszłość, jako taką polecajkę aplikacji, myślę, że można, albo przynajmniej te prostsze poziomy można zapisać. Dobra, wybieram sobie Spriteboxa. On jest dostępny na Androida i jest dostępny na iOS-a. I Spritebox jest to popularna aplikacja i to nie tylko w Polsce. Niestety nie mamy wersji językowej polskiej, ale nic nie szkodzi. I na pierwszy. Dobra, zacznę od początku. Wybieramy sobie postać, więc mogę sobie spersonalizować trochę moją postać. Ale to jest tylko kwestia kosmetyczna. Ale fajnie jest, że można coś takiego zrobić. Ta dyskietka z koszem pod spodem to jest usuń wszystkie dotychczasowe efekty na aplikacji, więc ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że jeżeli mamy zainstalowaną aplikację na tablecie i na przykład najpierw korzysta z niej jedna klasa, a następnie przychodzi druga, a chce zacząć od początku, to ten przycisk jest bardzo w porządku, ponieważ możemy skasować poprzednie postępy. No i jakby wyczyścić dotychczasową pamięć. I teraz to, co naprawdę tutaj zasługuje na uwagę, to ta aplikacja ma trochę dwa oblicza, ponieważ możemy w niej programować za pomocą bloczków, ale możemy też uczyć się JavaScript, czyli takiego języka programistycznego, a robi się to pod flagą. Jest taka buźka tego sprite'a. I tutaj możemy przyłączać się ze Spriteboxa na tę ikonkę z kawą, to jest ikonka JavaScript. Więc dla starszych, jeżeli chcemy nauczyć ich komend, które są w JavaScript, to wybieramy ikonkę kawki, my pozostajemy przy języku blokowym.
dobrze, to zaczynamy. Klikamy play. I teraz mamy dwa klawisze takie nawigacyjne, lewo-prawo. W międzyczasie będzie jeszcze pojawiać się opcja góra-dół, jeżeli ona na przykład będzie potrzebna na drabinie. I mamy też przycisk skocz. Na początku wskakujemy do pudełka. O, udało się. I ta giereczka mogłaby na pierwszy rzut oka przypominać trochę Mario. Chodzi o to, że mamy postać i naszym zadaniem jest zdobywanie gwiazdek, więc jeżeli ktoś grał Mario, to myślę, że jest to miły akcent. Mamy też grzybki, możemy zbijać sobie, dosłownie tak jak było w naszej starej, dobrze znanej grze przygodowej. Naszym zadaniem jest zbierać gwiazdki. I na drodze do celu pojawiają się przeszkody. I żeby je pokonać, na przykład, żeby wskoczyć wyżej, czego bardzo potrzebują, żeby dotrzeć do celu, muszą skorzystać z pomocy mojego wirtualnego przyjaciela, którym jest ten Sprite Box. No a aktywuję go, stukając w ten migający klocek. Co też robią? I on mi się przedstawia. Jest to nasz wirtualny pomocnik Sprite. Tak, potrzebujemy pomocy. I on będzie nam polecał gotowe rozwiązania, chociaż czasami trzeba będzie szukać w nich błędu i jakby o to w tym chodzi, żeby zmieniać na przykład kolejność bloczków. Dobra. Chcemy dojść do flagi i uwolnić te niebieskie uwięzione stworki. Super, możemy skorzystać z jego pomocy. Po prawej stronie, tutaj jak są te numerki 1, 2, 3, 4, jest sekwencja kroków do wykonania przez tego sprite'a. Czyli najpierw ma iść w prawo, później postawić bloczek, później iść do góry i znowu postawić bloczek i kliknijmy na play. Czyli sprite jest takim budowniczym. No i super, pomógł nam. Dzięki temu możemy przeskoczyć dalej. Uwolniłam tego niebieskiego stworka. Sprite już teraz będzie ze mną chodził cały czas i pomagał mi wtedy, kiedy będę miała problem. Ok, i teraz mogę na przykład sama budować skrypt, czyli potrzebuję w tym danym miejscu, w którym on stoi, zaznaczonym na czerwono, zbudować schodek. On mi cały czas gratuluje, wprawdzie po angielsku, ale te komunikaty są proste, ja też je przewijam, ponieważ to nie wpływa zbytnio na grę. Dobra, i teraz mamy też inną sytuację, bo na początku mieliśmy gotowy skrypt, później musieliśmy go sami zrobić, no a teraz mamy trochę danego kodu, a trochę musimy dołożyć, czyli najpierw chcę, żeby sprite przesunął się o 3 pola w prawo, a następnie postawił schodek. Czyli widzimy, że to jest takie połączenie, trochę chodzą i zbieram punkty, ale co chwila pojawia się jakieś wyzwanie i muszę pomyśleć, jak to rozwiązać. I na przykład w tym momencie mam samouczek. Chyba coś poszło nie tak. Tak, jeszcze raz muszę go aktywować, ponieważ nabrałam się. I muszę jednak zmienić jeszcze raz. Czyli najpierw tak, w lewo, w dół i dopiero postaw schodek. Postaw pole zielone. Dobra, przejdziemy ten poziom i powiem coś jeszcze.
Mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej, okay, flaga jest już blisko, więc dobra wiadomość. Kończymy ten etap. Okej, okay, super. Myślę, że gra też jakby nastawia entuzjastycznie, że chodzimy ze swoim kumplem Sprite'em, który jakby reaguje na nasze polecenia. Wskakuję w kolejny level, żeby pokazać Państwu, że... Chociaż chyba to nie tutaj. O, dobra, wiem co zrobię. Chcę pokazać różnicę pomiędzy tym językiem JavaScript a tymi bloczkami. Do tej pory jak uruchamiałam sprite'a, to widzimy, że miałam bloczki graficzne. A jeżeli w ustawieniach przełączę się na JavaScript, zmieniłam tutaj tę ikonkę, to po uruchomieniu mamy już komendę w JavaScript, więc nie operujemy obiektami graficznymi, tylko komendami słownymi. Jeżeli, tylko to jakby całkowicie wiemy pewnie o tym, że to nie jest dla klas 1-3, ale może dla starszych się kiedyś przydać, jeżeli chcemy robić wprowadzenie do języka już programistycznego tekstowego, takiego poważnego, w pełni funkcjonalnego JavaScript, no to ten sprite box tutaj może być fajnym rozwiązaniem. Okej, okay, no dobra, to z tego sprite boxa to jest wszystko i to była 10. aplikacja w zawrotnym tempie przedstawiona podczas naszego spotkania, ale mam coś jeszcze, bo mam jeszcze grę przeglądarkową, którą uruchamia się po prostu za pomocą linka, który Państwu wrzucę. I przed nami będzie Runmarko. Tak, wrzuciłam teraz na czat link. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zna Runmarko. Tutaj nie zakładamy konta, tylko po prostu wchodzimy pod nasz link. To jeśli nie znamy, możecie panie i panowie wypróbować, bo może się to przyda. Dobra, język polski, myślę, że to dobra opcja. No i tutaj będziemy szukać skarbów. Klikam play. I mogę sobie wybrać, czy chcę być Marko, czy chcę być Sofią. A wybiorę sobie Marko. I tutaj mam światy do eksplorowania. Oba są jakby już odblokowane. Świąteczny, myślę, że przyda się w bardziej okolicy świąt. My wybierzemy dżunglę, żeby pasowało do naszego letniego klimatu. Mam na początku filmik, którego ja nie będę już włączać. Zobaczymy, w jaki sposób wyglądają zadania. Tylko w sumie wniosek, na który teraz wpadłam, to przy telefonie, przy użyciu smartfonów i tabletów o tyle mamy ułatwienie, że dzieciaki, które mają problem z manipulowaniem myszką, mogą po prostu klikać na ekran i wydawać komendy. Przy grach przeglądarkowych, czy przy rzeczach, które robimy na komputerze, muszą nauczyć się już obsługi myszki, klawiatury i tak dalej, więc tutaj musicie Państwo też zdecydować, co będzie dla Waszych dzieci najlepsze. Przy Runmarko już potrzebujemy tej myszki, ale jakby też warto przyzwyczaić dzieciaki, że nie wszystko ma ekrany dotykowe. Dobra, przesuwam sobie planszę.
przesuwam i tutaj tak samo będziemy wydawać polecenia. Przechodzę do tej zakładki z głową Marko, wkładam bloczki w obszar skryptów i następnie klikam play. I zadanko jest wykonane. Przechodzą dalej. No i te zadania oczywiście będą coraz trudniejsze. Ale plusem niewątpliwie jest to, że mamy trochę bloczki jak w Scratchu, tym zwykłym, dużym, i wydajemy polecenia po polsku. O, zagadałam się i zapomniałam o bloczku. Ekstra 4 kroki do przodu i przechodzimy dalej. I z czasem pojawiają się trudniejsze kroki, jak na przykład skręć w lewo. Ok, no i następnie skręć w prawo i tak dalej. Chodzi cały czas o to samo. Jeszcze kliknę sobie tutaj na te dźwignie. Mogę podejrzeć na przykład moją mapę i widzę, jak wiele jest tutaj poziomów. Ja nie jestem pewna, ale nie wiem, jak jest z zapisywaniem efektów w tej grze. Czy te efekty, na przykład, że przeszłam teraz 4 poziomy, po wyłączeniu komputera i po włączeniu, czy one będą cały czas zapisane? Czy jak wejdę na stronę Run Marko, a tutaj nie logowałam się do konta, to czy będę musiała przechodzić to jeszcze raz? To jest w sumie zastanawiające. Nie sprawdzałam tego. Jeżeli ktoś z Was testował Run Marko, to czy te efekty się zapisują w przeglądarce? Możecie nam dać znać. No i tutaj mamy wymuszenie, że żeby przejść do najtrudniejszych rzeczy, musiałabym przejść przez wszystko, co jest po drodze, ale ja już tego nie będę robić. Jeszcze od razu, jak już jesteśmy w takim płynnym trybie i zbliżamy się już prawie niemalże do końca, to jeszcze szybkie dwie polecajki takich stron internetowych, aplikacji, które możecie Państwo wykorzystać, jeżeli już usiedliśmy do komputera. Taką alternatywą, bo oczywiście cały czas pamiętamy o Scratchu Juniorze i o dużym Scratchu, mogą być Blockly Games. Wrzucę też Wam na czacie. Blockly Games. I to jest język blokowy. I tutaj możemy też wykonywać różne zadania, ale może to być właśnie taki przerywnik dla Scratcha. I na przykład weźmiemy sobie, załóżmy, maze. Maze to będą labirynty. O, dobra, ja weszłam w labirynty i mam po kolei kolejne poziomy. I od razu mój wzrok skierował się na pole języka, żeby z angielskiego zmienić na przykład na polski. Wtedy komendy mamy po polsku. Naszym zadaniem jest doprowadzenie człowieczka do labiryntu. I to wygląda jak trochę mapy, tak, internetowe. Dobra, czyli idę do przodu. Chyba 2 razy i uruchamiam program. I po wykonaniu bloczkowej instrukcji pojawia nam się zapis kodu. Zapis kodu i w ten sposób możemy też oswajać się z tym, że to, co stworzyliśmy w bloczkach, tak naprawdę jest podparte językiem programistycznym i komendami tekstowymi. No i wiadomo, że poziom trudności rośnie. Mogłabym tutaj przechodzić do kolejnego poziomu. Na przykład, i to były labirynty, ale żeby pokazać, że na tej stronie jest coś jeszcze, to na przykład wybierzmy sobie, o, turtle, czyli żółw. To jest trochę nawiązanie do logomocji i to, co jest, to jest to, co robiliśmy przy okazji tej gry z ołówkiem, żeby rysować jakieś figury geometryczne. Więc tutaj można byłoby ten program też wykorzystać. Zmieniam na polski.
Dobra, mam stworzyć program, który rysuje kwadrat. Dobra, 4 razy 100 do przodu i 90 obrót w prawo i można rysować kwadraty. I tutaj ten kod, który widzimy, być może kiedyś będą nasi młodzi programiści tworzyć, ale to jest tylko jakby do oswojenia się, bo my programujemy na bloczkach, robią się coraz trudniejsze poziomy, chociaż rysowanie takich figur geometrycznych i to jeszcze za pomocą, jakby nie na kartce, tylko za pomocą żółwia na komputerze, za pomocą komend programistycznych może być trudne dla naszych dzieciaków, więc jeszcze poeksplorujmy Blockly Games pod kątem czegoś prostszego. Dobra. Tutaj naszym zadaniem jest, żeby ptak złapał robaka i wylądował w swoim gnieździe i muszę ustawić kąt. Czy 45 stopni to będzie dobry pomysł? Pytanie. A no dobry. I tutaj mamy też to, co było w Scratchu, to znaczy ustawianie kąta nie jest tylko za pomocą wpisywania, ale jest na tarczy. Więc tutaj też można się o to pokusić. Dobra. Już chyba nie będę wykonywać tego zadania, tylko jeszcze spojrzę na to menu. No dobra, to jeszcze moglibyśmy zobaczyć, co dzieje się tutaj w muzyczce. Można programować melodię i z tym właśnie miłym muzycznym akcentem Państwa zostawię, ponieważ u mnie też na webinarze nie słychać dźwięku, ale polecam też tę stronę Blockly Games. Tak jak mówiłam, to jest kolejna propozycja programu na komputer. Dobra, to z mojej strony to wszystko. W sumie obejrzeliśmy, podsumowując, było to 10 aplikacji mobilnych na smartfona i tablety. Zobaczyliśmy sobie jeszcze grę Run Marco i Blockly Games. I ja obiecuję, że te wszystkie linki pojawią się pod webinarem na YouTubie, więc jeżeli ktoś zechce sobie nadrobić zaległości, czy jeszcze raz do tego wrócić materiału, to będzie na to szansa. Ale jeszcze właśnie sobie przypominam, jeszcze się Państwo nie żegnajcie. Chcę Was zachęcić, żebyście też polecali dzieciakom gry na wakacje, bo to może być fajny pomysł, żeby dać im taką polecajkę, co, jak mogą produktywnie spędzać czas, ale to, co jest też bardzo ważne, i Państwo też o to dbajcie podczas wakacji, o swój dobrostan cyfrowy, żeby nie spędzać zbyt dużo czasu przed komputerem, żeby trochę odetchnąć i dbać o to, żeby te technologie były w miarę oswojone. Dobierajcie aplikacje pod swoje potrzeby i pod potrzeby dzieci. Uważajcie na reklamy. No i proponując aplikacje dzieciakom, warto też wspominać o tym, że zawsze mogą liczyć na pomoc kogoś starszego, kogoś bardziej doświadczonego, chociażby sprzętowo czy programistycznie. I myślę, że Państwo też możecie taką rolę takich opiekunów pełnić. Więc ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to, że byliście w piątkowy wieczór. Życzę Wam wielu programistycznych wyzwań. Mam nadzieję, że aplikacje się przydadzą. Jeszcze zapraszam Państwa na webinarium, które odbędzie się. Zaraz sobie sprawdzę. 23 czerwca to jest wtorek.
i będzie tematem tego spotkania, jak wykorzystać elementy programowania w pracy z dziećmi z specjalnymi potrzebami. Więc gorąco zapraszam i zachęcam do tego spotkania. Ja bardzo dziękuję, było mi bardzo miło prowadzić dzisiejsze webinarium. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego weekendu i odpoczynku w wakacje. Dbajcie o siebie. Dzięki i pa, pa.